dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kraj, który ma naprawdę super ciężki start. Mianowicie upadłe Imperium Mali. Krok po kroku zaprezentuję Wam, jak zbudować potężną ekonomię, aby zdobyć to osiągnięcie. I na tyle potężną armię, aby wykonać to osiągnięcie, przejmując kolonie od europejskich potęg. Tak po prostu będzie ciekawiej. Trudność jednak polega na tym, że to afrykańskie królestwo już na samym początku upada. Więc tu mam dobijające modyfikatory, tutaj bardzo dużo rebelii, tutaj dodatkowe negatywne wydarzenia, tutaj mam brak feudalizmu, a tutaj zwiększone koszty technologii, a tutaj brak tolerancji religijnej, tutaj potężny kraj militarny, porównywalny z Prusami, tutaj natomiast znajdują się potężne kraje kolonialne, które odkryją mnie do 30 lat. Tak, zabawnie będzie. A tutaj są dwie kopalnie złota 20 poziomu, które nie mogą się zawalić. W dalszej części filmu dowiecie się, jak je zrobić, ale na razie to sekret. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Mali, Iron Man, Gram. Jak widzieliście, sytuacja tego afrykańskiego królestwa jest naprawdę nieciekawa. Dlatego w pierwszej kolejności wykonam misję po prawej stronie drzewka misji Mali. Wykonanie każdej z nich powoduje, że mam mniej buntów. Te dwie pierwsze misje, jeżeli dobrze wszystko zrobicie, są do wykonania praktycznie od razu. Przejdę dlatego do stanów społecznych, w których wybiorę przywilej na dodatkowy punkt militarny oraz dyplomatyczny i następnie sprzedam ziemię koronną. Za pieniądze ze sprzedaży zatrudniam doradców. Drugiego poziomu dzięki temu dostaję po 6 punktów każdego rodzaju. Wykonując tą misję pozbyłam się dodatkowych Pretender Rebels oraz dostaję punkciki, zawsze coś dobrego. Druga misja daje mi punkt stabilności, co akurat jest słabe, bo przydałoby się później, ale pozbywam się buntów ze stanów społecznych. A te na mojej grze testowej pojawiały się bardzo często. Naprawdę bardzo. Często. Nawet za często. Praktycznie każde takie wydarzenie miałem co 2-3 miesiące. Została mi już tylko misja, która zapobiega rebeliom mniejszości narodowych. Na szczęście nie tych, bo mam ich naprawdę sporo. Chodzi o te kory narodowe, które tutaj są i mam Kabu oraz Segu. Mój kolejny cel to wprowadzenie feudalizmu jak najszybsze w kraju. Dlatego musiałem zabić, to znaczy mój następca miał wypadek i rozdałem resztę przywilejów, które należy mieć po prostu. Bez tańszych doradców, bo nie chciałem zwiększać kosztów stabilności, bo z tą będą duże problemy. Co w sumie było błędem, bo powinienem to zrobić po pierwszej wojnie. Wywalam kawalerię z armii. Trudno, zatrudniam kompanię najemną. Władcę koniecznie rekrutuję na generała. Niech będzie, przynajmniej ma bonus do oblegania. Teraz moim kolejnym celem będzie jak najszybsze wprowadzenie feudalizmu. Zapraszam uczonego zmniejszającego agresywną ekspansję. Zawieram sojusz z Songhajem, to jedyny wartościowy kraj w okolicy. I muszę zdecydować, czy chcę być krajem tolerancyjnym, czy jednak nawrócić wszystko na islam. Ogólnie co do zasady, chcecie być krajem jak najbardziej tolerancyjnym do innowierców. Zwłaszcza kiedy macie te dwa przywileje. A innowierców w okolicy jest naprawdę sporo. Dlatego moje królestwo Mali będzie tolerancyjnym krajem. Pozwoli mi to wykonać od razu właśnie tą misję, która mi zwiększa tolerancję wobec innowierców na 25 lat. Mogę też jednocześnie wykonać moją misję na masną armię, co daje mi dużo roszczeń terytorialnych. 30 listopada, Yolof, Jane. A gdzie jest Kong? Czemu Kong nie jest moim rywalem? Wszystko pod górkę. 1 grudnia Mali upada, dosłownie, i mogę się cieszyć tymi niesamowitymi modyfikatorami. 12 grudnia wypowiadam wojnę Yolofowi, ale nie pod wasalizację, te terytoria chcę dla siebie podbić. Wojna! Skandal w Mali, bitwa z Yolofem, którą ledwo wygrywam, no straty miałem spore. Armia Yolofu gdzieś tutaj ucieka, a ja natomiast zdobywam ich terytoria. W międzyczasie znalazłem armię Yolofu. Kobieta władca? Chyba nie. Yolof podbijam cały dla siebie, biorę od nich też pieniądze. Zyskałem też 4% ziemi koronnej po podbiciu Yolofu. Byłoby więcej, gdyby wpływy moich stanów były mniejsze. Wykonuję też misję podporządkowania tego regionu. I dosłownie mam wydarzenie, że Yolof chce być niepodległy. What the fuck? Ale że jestem sprytny, no to wypuszczam Yolof jako mojego wasala niepodległego i przechytrzam buntowników. Wypuszczenie Yolofu jest super ważne. Ten kraj ma misję, która wprowadza feudalizm w ich stolicy. Normalnie by wymagała iluś tam reform rządowych, teraz jest jednak instant. A jako, że Yolof, kiedy go wypuszczę jako mojego wasala, bardzo mnie kocha, to dostanę od niego też instytucję. I proszę, jest feudalizm. Będzie od razu wprowadzany w tej prowincji również u mnie. To skoro mam już instytucję, no to przejdę do wykonania tej misji, żeby uspokoić mniejszości narodowe w moim kraju. Rozwijam prowincję Gabu, głównie za punkty administracyjne, jak i militarne. Port również rozwijam, bo zmniejsza koszty rozwoju o 5%. Pamiętałem też na 15 poziomie rozwoju o infrastrukturze i po chwili mogę akceptować tą kulturę, jak i wykonać tą misję akceptowania mniejszości narodowych. Uff, teraz spokojnie będzie w moim kraju. Pomyśleć, że wcześniej zrobienie tego drzewka często zajmowało 15 lat. Więc kiedy ustabilizowałem już sytuację w moim kraju, czas nadszedł na kolejne wojny i atak na Jane. W celu upokorzenia, tym bardziej, że Kong nie odpowie na ich wezwanie. Za to wzywam was
Was do wejścia na NEB i przejrzenia ich najnowszej oferty. Wiele nowych promocji, link w opisie, polecam, Lukas. Niestety musiałem wziąć bardzo dużo przejść dookoła fortecy w Jane, żeby móc zająć ich ostatnie prowincje. A po chwili udało mi się zniszczyć ich całą armię, dosłownie na ich stolicy. Ale moje wojska miały teraz naprawdę długą drogę, żeby tutaj wszystko zająć. Niestety Timbuktu ma mnie jako rywala, więc nie udzieli mi przejścia. Narodził mi się następca, ale nie wróżę mu szczęśliwego losu. Żeby nie grało mi się łatwo, to niestety moi poddani wasale teraz zyskują dodatkowe 50% dążeń niepodległościowych. Jane zaatakowałem z Humiliating Casus Belli, dlatego mogę tylko i wyłącznie wziąć tutaj albo pokaz siły, albo upokorzyć dany kraj. Ja robię pokaz siły, da mi tu mnóstwo punktów. Mimo teraz to królestwo chyba wpadnie w łapy Songhaju. Po wojnach wszędzie minusuję już autonomię i skupiam się w pierwszej kolejności na rozwoju moich kopalni złota. Bo tak się składa, że mam dwie. Niestety, mimo moich starań, wciąż mam bunt wieśniaków, którzy naprawdę biją się całkiem nieźle. Postanowiłem wykorzystać Songhai do ataku na mojego rywala Timbuktu, również go upokorzę, ale niestety sojusz z Songhajem raczej będzie krótkim, bo uczynili właśnie Jenne swoim wasalem, a ja potrzebuję tej jednej prowincji. W międzyczasie zakończyłem rozbudowę moich dwóch kopalni do 10 poziomu, wyżej nie ma to sensu, przynajmniej na razie. Po wygranej wojnie wreszcie mogłem... Znowu mój następca miał bardzo przykry wypadek, ale na szczęście teraz feudalizm pojawił mi się w Gabu. Teraz musiałem jedynie tylko rozbić buntowników, a to wcale nie była łatwa sprawa. W sumie to nawet bardzo krwawa. Wysunąłem jednak ostatecznie ręczne roszczenia do Konga, bo wstyd się przyznać, nie zauważyłem, że ja tutaj muszę użyć decyzji o zwiększeniu autonomii w prowincji, a nie jej zmniejszeniu. To normalne zwiększa autonomię w tej grze. Dlatego przez 25 lat jeszcze nic tu nie zrobię. Na szczęście ta wojna pozwoli mi skrócić mój okres pokoju z Timbuktu, Kongo zdobyte, co da mi dostęp do kolejnej kopalni złota. Pewnie, bo do tej pory miałem bardzo mało buntów w kraju. Może będę miał szczęście, mi władca chociaż umrze. Mimo buntów wciąż kontynuowałem moje podboje, chociaż chyba nie będę każdego kraju wzywał osobno do tej wojny. 1-3-5, naprawdę! No i niestety, mimo moich szczerych chęci, władca wciąż mi żyje, ale zdobyłem nowe terytoria. Dlatego ryzykuję i szczerze mówiąc, żądam dziedzica. 4-4-3, 10-letni, może być. Zawsze to lepsze niż jego ojciec. Niestety stałem się jedynym możliwym rywalem Songhaju, dlatego mój sojusz z tym krajem się zakończył. Wreszcie! Mój beznadziejny władca umarł i to 2 lata przed terminem. Przynajmniej nie musiałem go abdykować. W roku 64 wreszcie na tron tego kraju wstąpił jakiś tam dobry władca, a stabilność w Mali osiągnęła totalne dno. Następnie przyłączyłem już Jolof i mogłem wprowadzić instytucję feudalizmu w moim kraju, do czego wykorzystałem tanie pożyczki. I w sumie przede mną był teraz okres bardzo dużych podbojów, dlatego zmieniłem moje nastawienie na administracyjne. W grudniu ruszyłem z inwazją na Timbuktu w pierwszej kolejności. Oczywiście nie mogło być normalnie i od razu mam bunt chłopów. Chociaż w przypadku Mali to jest chyba norma. Samo Timbuktu bardzo szybko padło w sumie. Wojska moich przeciwników są dość upierdliwe i po prostu uciekają na sam koniec mojego kraju. Chyba po raz 10. Naprawdę nie będę podnosił tej stabilności. Przed wojną z Songhajem zdecydowałem się jednak zaatakować pomniejsze plemiona w tym regionie, jak i wybrać rozwinięcie z ery zmniejszające agresywną ekspansję. Chociaż zdziwiłem się, jak potężne armie wystawili moi przeciwnicy. Nie było to ważne, bo miałem przewagę technologiczną nawet 2 poziomów. Część ich armii rozbiłem nawet dość szybko w pył. Następnie zająłem terytoria moich wrogów. Oczywiście więcej buntów. Po zajęciu części pomniejszych księstw wysunąłem roszczenia do pozostałych plemion w okolicy, przy czym wysuwałem roszczenia do najwyżej rozwiniętych prowincji. Ale jak to? Benin ma 4 poziom technologii militarnej? Po tych podbojach koalicja raczej mi nie grozi. Mój władca okazał się być też bardzo ostrożnym dowódcą, co w sumie zgadzało się z moją taktyką podboju regionu. Przed kolejnymi wojnami osiągnąłem 5 poziom technologii, co dawało mi przewagę formacji nowych jednostek wojskowych. Zrekrutowałem nowe kompanie najemne, poprzednie się trochę zużyły i rozpocząłem dalszą konsolidację pomniejszych plemion. A po upadku tych plemion wysuwałem roszczenia do kolejnych ziem, tłumiłem szybko pomniejsze bunty, po prostu dzień jak co dzień w Mali. I atakowałem kolejne księstwa. Musiałem też już wprowadzać renesans powoli w moim kraju. Wybrałem do tego celu tą prowincję Kantor, ponieważ jest pomiędzy rozwiniętą prowincją Gabu, jak i moją prowincją ze złotem, która również jest rozwinięta, co powinno dość szybko mi rozprowadzić renesans po całym kraju. Jej, powstało nowe plemię w okolicy, Fulo, którym jakby co, to możemy w tym momencie grać, ale ja odrzuciłem tą propozycję. Wraz z kolejną reformą rządową wprowadzam wszędzie edykt na wyższe 50% podatki, które korzystnie wpłyną na budowę gospodarki mojego kraju. Wszyscy wiedzą, że wysokie podatki tylko rozwijają dany kraj, prawda? Ja
już nie wiem, ile razy to miałem. Z 20? Dajcie mi znać, ile razy wam spadła stabilność grając Mali. Tym razem po wygraniu kolejnej wojny i wysunięciu roszczeń, zdecydowałem się wypuścić wasali na podbitych terenach. Na szczęście był też już to moment, w którym mogłem wykonać misję na zwiększenie autonomii w Segu. Naprawdę, po co taka misja, której nigdy się nie wykonuje? A tą misję, która zwiększa mi stabilność, zostawię sobie na później. Po podbiciu większości tych pomniejszych księstw afrykańskich, był to dobry moment do inwazji na Songhai, żeby podbić wreszcie ich terytoria. I moje wojska okazały się być chyba silniejsze od wojsk Songhaju, wynika to jednak z poziomu głównie technologii. Ale straty poniosłem i tak duże. W sumie przed wojną z Songhajem zapomniałem sprowokować rebelię, co w tym momencie się na mnie mściło. No bez jaj, jeszcze więcej buntów. Songhai był za dużym imperium już, żeby podbić go na jedną wojnę, dlatego podbiłem wszystkie ich pierwotne terytoria, wziąłem o nich dość sporo pieniędzy. Sprawdzałem, tego obszaru nie potrzebuję według misji. A sam po tych wojnach stałem się wielką potęgą. Część nowo podbitych prowincji przekazałem mojemu wasalowi, a te biorę dla siebie wszystkie. Dokonuję też inwazji na Fulo, ponieważ jest to potrzebne do powstania mojego imperium. Skąd oni fort wzięli na tej pustyni? Nieważne, więcej buntów, dawno ich nie miałem. Żartuję, mam je cały czas. Chociaż znacznie mniej, gdybym nie wykonał tych misji. Pozostało mi już teraz tylko stłumić wszystkie bunty, podbić Fulo, co też robię w tym momencie. What the fuck? No, Fulo znika. Sytuacja ustabilizowana, dlatego teraz mogę po kolei wykonać te misje. Songhai jaka akceptowana kultura, fajnie. Mogę przenieść stolicę do Timbuktu i w sumie to chyba dobry pomysł. A z kolonizacją tej pustyni to ja poczekam, bo widzę, że mogę mieć wcześniejszy kontakt z Hiszpanami niż bym planował. Nieważne, w tym momencie przywrócone zostaje imperium, jak i autorytet Mali został odzyskany. Co powinno zakończyć wreszcie ten disaster. Chwała Mali! Do końca gry! Za przeżycie tego wszystkiego tylko tyle punktów? Ej, po 1000 powinno być jak nic. Powrót do dawnej chwały Mali. Jak cud, Imperium Mali przetrwało wewnętrzne walki o władzę między frakcjami, przekonało poddanych o pozostanie lojalnymi wobec Mansy, a nawet zjednoczyło dwór królewski. Co więcej, granice Imperium Mali zostały przywrócone, a tym samym wpływ, jaki królestwo to miało w Afryce Zachodniej. Ja bym powiedział, że podbiłem znacznie więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje. To chyba będę miał wojnę domową. W wyniku tego, że mój władz ma bardzo niskie poparcie władzy. A ja go nawet abdykować nie mogę. W Kantorze wprowadziłem renesans od razu, dlatego niech mi się teraz już wprowadza wszędzie indziej. Ostatnie afrykańskie państwa nie są już dla mnie żadnym wyzwaniem i podbiję raczej bez większego problemu. Tym bardziej, że w bitwach ich dosłownie miażdżę. No i podbite prawie wszystko. Po zajęciu w zasadzie wszystkich krajów tego regionu, teraz przede mną jest taki krótki okres stabilizacji, rozbudowy, tłumienia buntów, no i oczywiście podbicia Songhaju za jakiś czas. Teraz moim głównym zadaniem to będzie patrzenie, gdzie mi się zbliżają jakie bunty i tam posyłać wojska, żeby je jak najszybciej stłumić. Pewnie też będę miał za chwilę wojnę domową, ale na to nic nie poradzę. No chyba, że on umrze. Wszędzie, gdzie się da, też zmniejszam autonomię, co prawda to zwiększy moje bunty, ale i tak ich mam bardzo dużo, a w sumie wykorzystam do ich tłumienia najemników. Raczej armii manpowerowej nie będę tego wykorzystywał. Po zmniejszeniu autonomii tak naprawdę teraz trzeba byłoby zmniejszyć inflację, tylko ona i tak bardzo szybko mi rośnie w moim kraju. Na szczęście stać mnie już na trójkowych doradców, oni są jakby co o połowę tańsi. Dodaję też wszystkie podbite prowincje do state'ów, w końcu jestem imperium, więc stać mnie na ten gest. Ponownie zmniejszam autonomię. Sprzedałem ziemię koronną, dzięki czemu mogę wprowadzić instytucje w moim kraju i na sam koniec rozdaję wszędzie dodatkowe edykty na podatki. Dosłownie wszędzie, gdzie się da. To powoduje, że zaczynam zarabiać już całkiem nieźle, do tego poziomu, że Portugalia przestaje być moim rywalem. Jest po prostu za słaba. Teraz moim rywalem staje się Maroko. Czas na wybór pierwszej idei i tutaj mogę was zaskoczyć. Jednym z lepszych pomysłów jest wybranie pierwszej idei jako innowacyjne, ponieważ mamy tutaj zmniejszone koszty technologii. W tym regionie występuje też monument, który zmniejsza koszty technologii. Kolejne 10% mamy z poparcia Dihimi i kolejne 10%, kiedy mamy 100% Paeti. A łącznie to daje naprawdę fajną kwotę. Bardzo dobrą alternatywą jest wzięcie również idei ekonomicznych, podobnie jak na Węgrzech. Lub jeżeli chcemy grać od samego początku pod grę Toll, gdzie rozwijamy nasze prowincje, nie ma nic lepszego od infrastruktur i arystokratycznych na początek. Ale ja tak jak mówiłem, wezmę innowacyjne, a na razie na okres czekania, żeby zapełnić sobie pasek do 1000 punktów, wezmę humanistyczne. A nuż mi się odpali wydarzenie na tańsze rozwijanie idei. Wojna domowa! Jej, podczas wojny domowej wzrasta mi oczywiście poparcie z ludności Mosi, a mój król miał bardzo smutny wypadek. Niech żyje jego następca, któremu od razu zwiększam poparcie. A to zakończyło mi wojnę domową, jak i podniosło stabilność o 3 punkty. Ej, to się opłacało. I Songhai znika.
Ech, no i mam prawie maksymalnie punktów, niestety nie wpadł mi event na tańsze idee, dlatego muszę wybrać idee eksploracyjne. Są one dla mnie konieczne, żeby móc wykonać tą misję, co pozwoli mi kolonizować Amerykę Południową. Politykę kolonizacyjną wybieram asymilację, bo jednak głównie będę wykorzystywał tego kolonistę do zajmowania terenów w Afryce. A pamiętajcie, im więcej mamy tutaj rdzennej ludności, tym bardziej podniesiemy lokalną produkcję dóbr, a to się potem nam przełoży na większy income. I teraz wyruszam, żeby odnaleźć zagubioną flotę. Dlatego z mojej floty handlowej wydzieliłem 3 okręty, które wysyłam, żeby odkryć Amerykę Południową. Jako że zacząłem kolonizację Złotego Wybrzeża Afryki, nadszedł czas, żeby tutaj zapanował pokój. Odkryłem też nowy ląd! A co tu się tam wydarzyło? Dostałem roszczenia terytorialne. Wow! Ale jeżeli mam być szczery, to lepiej poczekać, żeby Portugalia tutaj zrobiła o wiele większą Brazylię i dopiero wtedy to podbić, bo te roszczenia są permanentne. Czwarte rozwinięcie i tutaj super ważne jest to. Ono w zasadzie daje wam darmowy mistycyzm lub legalizm za koszt jednego punktu stabilności. 200 punktów mistycyzmu lub legalizmu. W prowincji Dżene znajduje się dość ciekawy monument, zwłaszcza jeżeli planowalibyście nawracać prowincję innowierców. I co najlepsze, możecie dostać praktycznie ten monument za 1000 golda ulepszony na 3 poziom. Wystarczy, że teraz, kiedy macie tysiaka, rozwijacie go i wykonujecie tą misję na podbój tej prowincji. Dzięki temu w evencie dostajecie, oprócz rozwinięcia tej prowincji, darmowe 2 rozwinięcia, a trzecie jest w drodze. I co najlepsze, ono kosztuje tak, jakbyście płacili za rozwinięcie pierwszego poziomu. Czyli w sumie łącznie 2000 golda wydajecie na to. Bo zobaczcie, robi się to 10 lat. Ten monument głównie zrobię dla tego bonusu dodatkowego Monthly Piety Acceleration 0.3. Wykonuję też misję na kontrolowanie rzeki, Iger oczywiście. I to jest tak mocne rozwinięcie, że czasem warto byłoby z nim poczekać do rozwinięcia waszych idei, jeżeli byście poszli pod development oraz odpalenia złotej ery. Bo na 25 lat dostajecie ten bonus do wszystkich prowincji z rzekami w regionie Iger. Czyli naprawdę sporego obszaru. Ciekawe, w Sahel też mam ten bonus. No tak, tu jest Sahel. No nic, ja wykorzystam ten bonus, żeby w prowincji Gao wprowadzić kolonializm. Udało mi się po kolejnych kilku latach obniżyć inflację, więc nadszedł czas wydać moje 4000 golda i to głównie na warsztaty produkcyjne. Na tym etapie gry nie opłaca mi się już po prostu budować świątyń. Dokonałem też inwazji na Maroko w celu zdobycia tutejszej kopalni złota. Samo Maroko szybko zdobyło moją fortecę, naprawdę bardzo szybko. No ale po przebiciu się ruszyłem sam na ich fortecę i chyba prosto potem na stolicę. Uruchomiłem też złotą erę, żeby teraz taniej rozwijać ideę. W sumie Fezan zdobędę sobie na wasala, czemużby nie? Naprawdę, teraz Gao dostaje minus 15 do kosztów rozwoju, kiedy już ma 39 poziom i wprowadzony kolonializm. Naprawdę czasem nienawidzę tej gry. Teraz nadrabianie technologii dyplomatycznej za 250 punktów, uwielbiam to. Od Maroko biorę gigantycznie dużo pieniędzy, wojenne reparacje i wszystkie te prowincje, które tutaj widzicie. Postawię w każdym z tych miejsc fortece i będzie to doskonały przyczółek do późniejszych wojen z Hiszpanią czy też Portugalią. Albo Aragonem w zasadzie z tego co widzę. Po zabudowie warsztatami całego kraju w zasadzie zarabiam już w tym momencie ponad 100 golda. W Mali pojawiła się też fala innowacji. Nice. Prowadziłem następnie instytucję kolonializmu i nadrobiłem technologię militarną. Pojawił się nowy kraj, ale długo nie cieszył się wolnością. Kiedy rozwinąłem już ideę do takiego poziomu, żeby mieć dyscyplinę dodatkową, moim kolejnym celem było zdobycie trochę pieniędzy od krajów europejskich na rozbudowę mojej gospodarki, tym bardziej, że miałem ludu dość sporo do tej wojny. Dlatego wysunąłem roszczenie do Fezu, Kastylia zazwyczaj jest bogatsza od Portugalii, i zaatakowałem ten kraj. O nie, tu będzie Polska. Dobra, bardzo szybko zdobyłem prowincję w Margrabii. I muszę przyznać, że moi przeciwnicy chyba nie mają ze mną szans, ale to głównie dlatego, że nikt tutaj mi nie dowodzi. Piękne zwycięstwo. Nie uciekajcie, chodźcie tu. Przyszli. To źle, uciekam. No i pięknie, po wojnie z Hiszpanią podbiłem też resztę pomniejszych prowincji w regionie, a zdobyte pieniądze przeznaczyłem na budowę sądów. Bo gathering mi się już kończył. A tu jeszcze całe Kongo miałem do podboju. Zarabiałem już 150 golda, 50 golda na czysto. Nie zmienia to faktu, że ja dopiero za 3 poziomy technologii zacznę zarabiać w tym regionie. Bo najwięcej surowców w okolicy wymaga Trade Station. Więc udało mi się już ustanowić stałe połączenie do Margrabii. I szczerze mówiąc, czemu miałbym dbać o lepsze relacje z tymi nacjami? No, Portugalia okazała się być ciężkim przeciwnikiem, bo kosztowała mnie sporo manpowera. Mimo to padła. Ta wojna była zdecydowanie zbyt krwawa. Kiedy dokończyłem już moje podboje w Margrabii, moim kolejnym celem było Kongo. Od Konga w pierwszej kolejności podbiłem terytoria należące do Ivory Coast,
ale też prowincje dające mi możliwość dalszego podboju. Z tym oczywiście muszę się teraz wstrzymać, bo mam instytucję do wprowadzenia w Timbuktu. Printing Press, dokładnie. Przeniosłem też mój handel do Ivory Coast, co daje mi 10 golda mniej, nie było dobrym pomysłem, trudno. Wybrzeże Kości Słoniowej to nie jest dobre miejsce do zbierania handlu, bo muszę tutaj konkurować naprawdę z wieloma krajami, w tym państwami kolonialnymi. No chyba, że podbiję ten monument w Kilwie. Pierwszym rozwinięciem z ery religijnej jest to, żebym mógł podbijać więcej. Na pewno wiem już, na kim to wykorzystam, bo właśnie odkryłem całą tą mapę. Na mojej drodze stało się też możliwe zawarcie sojuszu z Imperium Osmańskim, co też zrobiłem. I w sumie mogłem teraz zobaczyć też, jak Europa się prezentuje. Polska ma unię nad Austrią, ciekawe. W kolejne 10 lat podbiłem cały region Kongo, przez co mój napis troszeczkę urósł. W międzyczasie też wreszcie opracowałem 14 poziom technologii, co oznacza, że mam bardzo dużo nowych manufaktur do zbudowania. W regionie Konga tylko i wyłącznie prowincje z bonusem do handlu dołączyłem do kompanii handlowej, bo dzięki temu wszystkie pozostałe prowincje dostają ten bonus do Goods Production. Z jakiegoś dziwnego powodu w prowincjach bez bonusu do handlu są budowane marketplace'y i je należy skasować. Okazało się, że prowincja obok mnie skolonizowało Utrecht, a nie Kastylia. I teraz im wypowiadam wojnę o ten terytorium. Ta mała wojna z Utrechtem okazała się być trochę większą wojną niż planowałem. Zwłaszcza w domenie morskiej, ale od czego ma się sojuszników? I chyba dzięki mnie właśnie wybuchła wojna religijna w Holy Roman Empire. Ups! No ale co chciałem, to zdobyłem bardzo szybko. Po zbudowaniu manufaktur w regionie Futajalon mogłem wykonać misję bardzo potężną ekonomiczną dla nas, złoto i kość słoniowa, która w sumie nie jest aż tak potężna. Ej, tutaj miał być potężny przywilej. A, tutaj jest. Dzięki temu szanse na to, że złoto nam się zawali, są zmniejszone, ale jednocześnie nasze kopalnie złota produkują mniej, czyli musimy je bardziej rozbudować. Ciekawe, czy to wychodzi na plus. Kolejne wojny w Iberii spowodowały, że mogłem wykonać moje misje handlowe. Okazało się, że mogę kupić kolonię europejską? What? 2000 za Maltę, ja to biorę. Więc w zasadzie mam teraz Alhambrę, mam Maltę, więc pozostaje mi nic innego, jak tylko podbić 4 kolonie od Portugalczyków. A z tego co widzę, ci mają tutaj ładne kolonie. Jednak wcześniej muszę wiedzieć, co muszę i gdzie podbijać, dlatego ukradłem mapy Brazylii. Ej, za duża to ona nie jest. Zarabiam też już prawie 200 golda na czysto miesięcznie, więc za chwilę będę w stanie wysłać spokojnie 10 tysięcy golda jakiejś potędze. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja totalnie nie mam idei pod zarabianie, no może oprócz ekonomicznych. Wysłałem też dar do Imperium Osmańskiego i teraz mogę wykonać misję przygotowania pielgrzymki. I teraz mogę wysłać mojego władcę do Europy, albo moich doradców do Europy, albo mogę udać się do Mekki. To chyba wyślę mojego władcę do Europy. Wielka pielgrzymka! Chyba dotarła właśnie do Tunisu i mogę teraz przekazać im 8000 golda, tracąc 2000, co daje im 3,5% inflacji? Przyjęli! Ale jak to? To ja wydałem te 8000 golda? Coś przeczuwam, że tych wydatków mogę mieć więcej. Teraz mogę dać to samo sultanatowi Andaluzji? No szkoda, że już nie istnieje on. I władca mi umarł. No nie. Muszę sobie sprawdzić, co się wiązałoby z tą pielgrzymką na końcu. No ale nieważne, ja w tym momencie wypowiedziałem wojnę Portugalii i Kastylii o zdobycie kolonii. Tylko oczywiście, tak, przydałaby mi się jakaś flota inwazyjna, o której totalnie zapomniałem. I cyk, cała Brazylia w jednej wojnie. Co w zasadzie w tym momencie daje mi możliwość ustanowienia dodatkowego kolonisty na 25 lat plus 800 dukatów. Na pewno mi się to przyda. Zobaczcie, mam 15 poziom developmentu i minus 100% szans na zawalenie się tej kopalni. Ciekawe. Ja mam teraz naprawdę zerowe szanse na zawalenie się kopalni złota. 20 poziom i 0? Jakie to mocne! Ustanowiła mi się pierwsza kolonia. Skoro mogłem mieć tak dobre kopalnie złota, postanowiłem zaatakować Kilwę, bo tu jest naprawdę sporo kopalni złota. Potem zebrałem 10 tysięcy golda i przekazałem Polsce oczywiście. Trzeba wspierać swój kraj. Prosty i przyjemny achievement zaliczony. Następnie podbiłem kolejne prowincje, które powinny dać mi kolonie. Druga kolonia się utworzyła. Kolejna. I czwarta kolonia. Czyli drugie osiągnięcie też mi wpadło. Moje imperium ma 421 golda nikomu, przy czym tak jak widzicie w ideach się na tym nie skupiałem. Jestem mocno do przodu z technologią. Jak jestem w stanie wysadzić sporą armię. Mam bardzo ładny napis, a tu mam bardzo ładne miasto, które stworzyłem w grze Frostpunk 2 na najwyższym poziomie trudności. Polecam obejrzeć ten odcinek, bo nieźle się tam namęczyłem, żeby przetrwać.